Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Chińcul i dzisiaj mam dla Was fajną powtórkę na Karaluchu, czyli E-25, niemieckim niszczycielu czołgów. Powtórkę mi przesłał kolega Jumper Paul, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to oczywiście niszczyciel czołgów nacji niemieckiej, czołg premium, ale słuchajcie, jest to poziom 7 z losowaniem tylko do 8. Co takiego ten pojazd sobie ma? Słuchajcie, można powiedzieć, że jest niewidzialny z tego względu, że zobaczcie na ten pojazd, jak on wygląda, jeśli chodzi o jego sylwetkę. Strasznie mała sylwetka, to jest fajna sprawa. Kolejna rzecz, oczywiście mobilność. Pojazd potrafi jeździć 65 km na godzinę. Przy tym kamuflażu, słuchajcie, naprawdę można niesamowite bitwy czasami wykręcić. Aczkolwiek działo tutaj nie rozpieszcza. Jest to 75 z penetracją, również niezbyt ciekawo, aczkolwiek pojazd daje radę. 150 mamy na pociskach podstawowych. Tutaj kolega widzę nie używa. Zdecydowanie chyba gra tylko pod fan albo wbija trzecią odznakę. A na pocisku tym premium, również jak na 7 tier, słuchajcie, nie jest to jakoś mocna, duża wartość, tylko 194 penetracji na pociskach premium. Uszkodzenia śmieszne, bo 135, ale słuchajcie, przeładunek tutaj jest bardzo, bardzo krótki i naprawdę przeciwnik, a tym bardziej na 7 poziomie. Słuchajcie, tu kolega ma naprawdę bardzo fajne losowanie. Na 7 nie ma tam jakoś mocno opancerzonych pojazdów, dlatego naprawdę poziom 7 w grze World of Tanks jest jednym z lepszych poziomów, jeśli chodzi o czołgi, z tego względu, że nie mamy tam mocno opancerzonych pojazdów. I takie karaluchy naprawdę fajnie sobie radzą. I co do mapy, jest to oczywiście Malinówka, jedna z moich ulubionych map, nie tylko pewnie moja ulubiona mapa. Wielu graczy uwielbia tą mapę. Jest to stara, dobra mapa. Tutaj akurat mamy w trybie szturm. Drużyna przeciwna musi zdobyć bazę przeciwnika. Nie jest to, powiem Wam, łatwe zadanie. Jest tylko jedna artyleria. To jest duży plus dla kolegi akurat. A pojazdy, które będą podjeżdżały i oczywiście zostaną wyświecone, naprawdę mają ciężko przejąć tą bazę. Ja szczerze powiem, grając ten tryb, ani razu chyba drużyna przeciwna nie zdobyła akurat bazy, bo naprawdę, uwierzcie mi, nie jest wcale tak łatwo, a tym bardziej, jeśli nawet nie wylosuje żadnej arty, wtedy naprawdę przeciwnik, czyli tu akurat kolega po tej stronie zieloni, mają o wiele, wiele łatwiejsze zadanie obronić to. Tak więc nie wiem, czy to jest sens akurat tu ta baza w tym miejscu. Moim zdaniem powinna ona być delikatnie przesunięta, tak żeby nie było aż tak łatwo. Dobra, wróćmy już do samej potyczki. Nie ma tutaj, słuchajcie, poziomu 8. Są praktycznie same 7. Tam jakaś jeszcze jest drobnica, tak więc tutaj kolega może mieć naprawdę fascynujące strzelanie. Mobilność tego pojazdu jest naprawdę, słuchajcie, niesamowita. Słuchajcie, ogólnie można powiedzieć o tym pojeździe, jest to totalnie pojazd pod fan, czyli taki fan tank. Naprawdę można fajnie się pobawić tym karaluchem. Nie będziemy się skupiali na omawianiu tego pojazdu, z tego względu, że u mnie na kanale jest kilka naprawdę zacnych bitew na tym pojeździe i nawet możecie go znaleźć w oku Chińcula. Bardziej skupimy się na bitwie. No, drużyna przeciwna próbuje podjeżdżać od tej strony. Również to, słuchajcie, nie będzie wcale takie łatwe zadanie. Patrząc ogólnie na losowanie, słuchajcie, przypominam, już jutro mamy event tygodniowy, taki jest tygodniowy event, czyli z losowaniem preferencyjnym plus 1, minus 1. Słuchajcie, to jest naprawdę świetny czas, gdzie możemy pograć czołgami premium, czy to nawet 5, czy 6, czy 7, 8 i naprawdę możemy fajnie pozarabiać. Również możemy powbijać odznaki biegłości. Ja mam kilka pojazdów, właśnie czekałem na ten event, tak aby właśnie 8 sobie pograć, powbijać odznaki biegłości. Zobaczymy, jak się akurat to uda. Dodatkowo, słuchajcie, jutro wchodzi nowy pojazd. Tak jest, nowy pojazd 10 poziomu, obiekt 907. Nie mam kompletnie na razie na ten temat żadnych większych informacji, jeśli chodzi o parametry, ale prawdopodobnie jutro zobaczymy nową 10. I jest to oczywiście pojazd za free expa. Potrzeba chyba 450, tak jak do tej pory było to w przypadku V-ki, jak i również M60.
Ja akurat, szczerze powiem, nie jestem jakimś, jakoś mocno zafascynowany tym pojazdem, tym bardziej, że słyszałem, że jego parametry nie będą takie jak na PC-cie. No zobaczymy, jutro wszystko się dowiemy. A czy akurat ja ten pojazd nabędę? Raczej nie wiem, słuchajcie, trudno mi powiedzieć. Nie mam kompletnie na razie, słuchajcie, nie mam fazy na granie radzieckimi plackami, czyli ani Obiekt 140, ani 62A, czy inne właśnie radzieckie pojazdy, z tego względu, że ciągle robię ten kontrakt na tego Cizela, czy tam nie wiadomo jak to się zwie, i gram praktycznie tylko Brytyjczykami, ewentualnie właśnie pojazdami amerykańskimi. Tak więc, no zobaczymy. Mam taką możliwość, żeby pojazd otrzymać od Wargamingu, tak po prostu, aby tylko zrobić materiał. Jakoś mocno mi się nie śpieszy, tak więc zobaczymy. Zobaczę jutro, jaka będzie po prostu sytuacja. Bitwa, no można powiedzieć, że jest wyrównana, jest 10 do 11. 4 minuty zostało do przejęcia bazy. Tu akurat zasięg spota, słuchajcie, mamy tylko 360 metrów, dlatego zestaw Fioleta, Siata i Lorneta, tak jest, Lorneta na pewno bardzo, bardzo pomaga, aczkolwiek ja grając tym pojazdem używałem optyki i nie wiem, czy siatkę miałem, ale chyba nie, ja mam dość dobre załogi, jeśli chodzi o niemieckie, tak więc tam wszystkie perki na kamo, i bez problemu możemy naprawdę coś innego sobie zamontować. To wszystko, słuchajcie, zależy od stanu, jakiego macie załoganta, jaki macie styl gry. No i zobaczcie, przeładunek jest niemiłosierny. Te pociski premium, czyli z tą większą penetracją, są zdecydowanie lepsze niż właśnie te pociski APS, z tego względu, że tutaj mamy APCR-y z bardzo fajną prędkością. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Totalna strzelnica. Jest tylko 60 pocisków na tym pojeździe. Gdyby było więcej, wyniki na pewno byłyby zdecydowanie większe. Nie zostało zbyt wiele punktów wytrzymałości, tylko 12 HP, ale pojazd mimo tego robi niesamowitą sieczkę. No i dobra, została Arta, został Magic. Kolega nastrzela już ponad 4000, słuchajcie. Asysty również 1800, tak więc wynik zacny. Jeszcze może akurat coś się tutaj uda zgromadzić więcej. Jeśli ktoś się zastanawia ogólnie nad tym TD-kiem, naprawdę polecam. Świetna zabawka, naprawdę super. Mamy na tym poziomie kilka fajnych TD-ków. Mamy jeszcze Skorpiona amerykańskiego, mamy jeszcze AT-15A, mamy jeszcze T-28 Concept. Słuchajcie, jest naprawdę dużo dobrych TD-ków na siódmym poziomie, a szczególnie właśnie również czołgi premium, ale jednak, słuchajcie, Karaluch wymiata wszystkie pojazdy te, które wymieniłem. Jest to, no, totalnie tan funk, a szczególnie na takiej właśnie mapie otwartej. Gdzieś ich nie ma. Możemy szybko zmienić flankę, naprawdę ta mobilność również daje spore możliwości. Z tego co widzę, kolega, nie używam racji żywnościowych, tak więc możemy używać tylko i wyłącznie właśnie pocisków z większą penetracją. No i dobra. Aj, brakowało. Tam jest Arta. Czyli T20 została, tak? No naprawdę, słuchajcie, patrząc na tą bazę i kurde, żeby ją przejąć, nie jest, wierzcie mi, nie jest łatwo. Tutaj non-stop praktycznie Wargaming kombinuje z tą bazą. Pamiętam, kiedyś była ona na tym, na środku, ale to chyba było w bitwie spotkaniowej. Gdyby ta baza była delikatnie może niżej przesunięta, to wtedy ta drużyna, która jest na górce, ona musiałaby się po prostu ruszyć. A tak jest ułatwione moim zdaniem zadanie, z tego względu, że przeciwnik musi podjechać na koło, a jeśli jest wyświecony, no to słuchajcie, nie jest wcale łatwo. No taki balans, co zrobić? Co zrobić? Nie mają pomysłu, co z tą bazą zrobić.
Dobra, mamy koniec bitwy. Oczywiście gratuluję wyniku. Nawet zobaczcie, jest zarobek, tak więc nie ma tragedii. 5300 uszkodzeń i 1800 asyst. Naprawdę wynik zacny. Oczywiście, jeśli ktoś pojazdu nie posiada, jeżeli pojazd będzie oczywiście w lepszej cenie, polecam, naprawdę polecam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Hej!